Dzień dobry, nazywam się Przemysław Gogola i zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Nowości w systemie KSOMED. W dzisiejszym odcinku omówię nowości związane z obsługą pacjentów z Ukrainy, szczepienia, a także nowości podczas wystawiania ESLA. Zanim jednak przejdziemy do omówienia nowości w systemie SOMED, chciałbym Państwa zachęcić do zapoznania się z materiałami zarejestrowanymi podczas konferencji Nawigatory Zdrowia. Wystarczy wejść na stronę tutor.osos.pl i wybrać zakładkę Nawigator e-Zdrowia. Znajdą Państwo tutaj m.in. szczegóły związane z obsługą systemu SOMED, a także tematy związane z nowymi funkcjonalnościami w P1, takimi jak na przykład pilotaż e-rejestracji. Serdecznie zachęcam. Wróćmy teraz do nowości w systemie KSOMED, wśród których należy wymienić zmiany związane z obsługą pacjentów z Ukrainy. Sprawdźmy, co się zmieniło. Od teraz jest możliwość wysyłania wniosków EZWM dla uchodźców z Ukrainy. Ponadto w przypadku deklaracji medycyny szkolnej dziecka z Ukrainy umożliwiono sprawozdanie NIP szkoły, gdy dziecko nie posiada numeru PESEL, zgodnie z komunikatem NFZ. Być może część z Państwa miała już możliwość zapoznania się z nową ikonką podczas wystawiania zwolnień lekarskich. Ikonka ta znajduje się obok danych osoby ubezpieczonej. Kliknięcie na tę ikonkę powoduje pobranie danych opiekuna z systemu PUE ZUS. Zobaczmy, jak to działa. Po kliknięciu w tę ikonkę pojawi się okienko pozwalające na wpisanie numeru PESEL lub paszportu opiekuna i pobranie jego danych z bazy PUE ZUS. System sprawdza, czy taka osoba jest już może w bazie danych i jeśli tak, pojawi się o tym informacja. Jeśli dany opiekun nie jest jeszcze dodany do bazy, pojawi się możliwość dodania go jako osoby lub pacjenta do danych z systemu, oczywiście na podstawie danych pobranych z PUE ZUS. Należy również wskazać powiązanie rodzinne pomiędzy pacjentem a dodawanym opiekunem. Dodano podpowiadanie szczepienia na karcie szczepienia. Jeżeli na karcie usługi wprowadzony zostanie jeden materiał, wówczas szczepionka automatycznie zostanie uzupełniona. W przeciwnym przypadku pokaże się okno z wyborem szczepionek. To wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę i jeszcze raz zapraszam serdecznie do zapoznania się z materiałami z konferencji Nawigator e-Zdrowia, które są dostępne na stronie tutor.osos.pl, a także do odwiedzenia naszych serwisów społecznościowych YouTube i Facebook, gdzie na bieżąco publikujemy wszystkie aktualne informacje związane z systemami CAMSOFT. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.